No i tak, to chyba było na tyle, jeśli chodzi o rodzinę Salvatora. Trochę bieda. Nie wiem, jedyny bonus, jaki... Tak, jeszcze jest pewnego rodzaju bonus przed trzecim zadaniem, czyli tym nadzorowaniem wymiany między Salvatorami i Anklawą. Jeśli chyba mamy charyzmę, coś w stylu, możemy poprosić o broń energetyczną i wtedy chyba dostajemy od Masona pistolet laserowy. I także możemy go poprosić o to, żeby pokazał nam, jak się tego pistoletu używa. Wtedy dostajemy chyba 5% do obsługi broni energetycznych. Jednak to naprawdę jest znikomy bonus i odkąd moja postać nie zamierza zupełnie używać tego typu broni, to jest niepotrzebne. No i cóż, odkryliśmy wcześniej to, że synek Wrightów został otruty, czy jego przedawkowanie było pozorowane i został otruty przez, czy na zlecenie rodziny Salvatora. I tego zatrucia, czy przygotowania tego narkotyku zlecono rakieciarzowi. Strasznie fajny. Jak oczywiście każda postać, którą oskarżymy o śmierć syna Wrighta, zniknie, kiedy wspomnimy to w głowie tej rodziny. Jednak oczywiście odkąd pewnie chcecie, czy będziecie chcieli handlować się z... To był Ramirez? Ramirez rakieciarz? W każdym razie z tym sprzedawcą prochów będziecie chcieli handlować w przyszłości, zatem można po prostu powiedzieć, że fakt zlecił, wykonał ten narkotyk, jednak on jest po prostu, był pionkiem w tej większej grze. I co ciekawe, nie można, nie wiem, nasza postać, będąc całkiem inteligentną, nie może powiedzieć, że całe to zajście było po prostu próbą prowokacji wojny między Wrightami a Mordino, odkąd, no cóż, oczywiste odpowiedzią na kogoś, kto przedawkowuje narkotyki, jest pewnie główny dystrybutor tego typu towarów w mieście. Jednak cóż, nie można tego powiedzieć, nie wiem czemu. Jednak chyba wykonałem dwa zadania dla Mordino. Teraz tak, Wright zleca nam to trzecie zadanie. To zadanie jest nieco cięższe i wymaga od nas wycieczki poza granice New Reno. Może wykonam to później, nie jestem pewien. Wiem, że chyba większość tych rodzin, jeśli odmówimy zostania ich człowiekiem, wtedy chyba nas się rzucają. To jest trochę durne. No i przy okazji tak, zobaczyliśmy, że naszego samochodu nie ma, ponieważ został ukradziony. Niespodzianka, prawda? Zajeżdżamy jedynym działającym samochodem w tym świecie i został ukradziony. Jestem dosyć rozczarowany, że Smithy nie dorzucił do tej bryki jakiegoś, nie wiem, alarmu? Czy tej takiej blokady na kierownicę? To był fajny. Taki wielki łańcuch. Z kulą. No i cóż. Można, jeśli nasza postać jest odpowiednio bystra, można zauważyć ślady wiodące do tego miejsca, do tego garażu. Jednak jeśli zagadamy z dzieciakiem i może z tym kolesiem obok płotu, wtedy i tylko wtedy dostajemy dodatkowe doświadczenie. Odkąd, nie wiem, użyliśmy naszego uroku osobistego. Nie wiem, wiem, że ten dzieciak chyba będzie od nas uciekać, jeśli zaproponujemy mu jedzenie czy coś w tym stylu. Po prostu musimy go wypytać dokładnie o samochód i tylko samochód. Zaś z tym handlarzem, czy przewodnikiem, jak on się określa, zdać, jego bardzo łatwo zastraszyć w jakikolwiek sposób. Zatem tak, może to nam daje też doświadczenie, nie jestem pewien, nie pamiętam. Zawsze pytam dzieciaka, bo czemu nie. No i tak, odkąd moja postać, nie wiem czemu, naprawdę najwidoczniej musimy mieć niesamowicie wygadanego bohatera, żeby przekonać się tego Tiraja, by oddał nam samochód, ponieważ twierdzimy, że jesteśmy porucznikiem rodzinnym Bishopów.
I tak, najwidoczniej przejrzał mój blef, zatem musiałem zapłacić 1500 za odzyskanie samochodu, właściwie 500 za ulepszenia. Jednak, jak widzicie, to jest nic, ponieważ to jest właściwie wartość jednego pistoletu laserowego z hakiem. Co naprawdę zupełnie nie boli mojego budżetu. A właśnie, odkąd mam tyle kasy, mógłbym kupić pewnego rodzaju przedmiot od tego handlarza. On oferuje specjalny przedmiot, jest to modulator głosowy. Przedmiot czy rzecz, którą będziemy potrzebować nieco później, jednak myślę, że... myślę, że mi się przyda, ponieważ ta sesja naprawdę się trochę będzie ciągnąć i myślę, że skończę ją właśnie na tym miejscu. Tak, i on chce bardzo dużo za ten modulator. Z innych rzeczy, jakie może nam ulepszyć, to zejście magazynek do Desert Eagle może ulepszyć. Także daje lunetę do karabinu myśliwskiego. I... nie wiem, co jeszcze, są tam jakieś ulepszenia do innych gatunków broni, ale nie pamiętam, pamiętam te kilka. Za ulepszenie chyba do 100 lunetą chyba każdy sobie dosyć słono płacić. Także w RNK można od tego pierwszego handlarza w tym namiocie można ulepszyć karabin za, nie wiem, 700 blaszek, coś w stylu. Ale w każdym razie, po prostu zapłacili mu te 3 kafle za modulator i teraz oczywiście mając ten wartościowy śmierć w ekwipunku, po prostu zwracam sobie te pieniądze. Bo czemu nie? Bo to Fallout. Nic się nie liczy. Tutaj powyżej mamy kościół. Jest on dosyć ciekawym miejscem i nie będę czekać do wieczora, żeby to zrobić. W każdym razie, jeśli przyjdziemy wieczorem, wtedy zastaniemy tam dosyć trzeźwego kapłana, który może nam za bodaj butelkę gorzały powiedzieć nieco o rodzinach tego miejsca, tego miasta. Zdaje się, że tak, przychodząc do widzenia, po prostu zostajemy go leżącego na kacu. Jeśli nasza postać jest mężem bądź żoną, w zależności od płci, za butelkę gorzały można rozwieść się właśnie w tym kościele. Także mamy tam pudełko na, nie wiem, jak to się mówi, na darowizny, tak? Mam pudełko na darowizny, które... nie wiem, czy te darowizny znikają, czy co? Nie, w każdym razie. Po prostu jest i... czy ja chcę więcej steampacków? Nie, krzęć. Myślę, że na razie ich ilość jest wystarczająca, zresztą w najbliższej przyszłości zyskam ich znacznie więcej. Także mógłbym jeszcze stanąć do walki bokserskiej w tym miejscu, ale nie sądzę, bym wygrał je wszystkie. Także z walkami bokserskimi jest pewnego rodzaju nieprzyjemna sprawa, mianowicie stając do ostatniej walki, nie dużo jest dosyć ciężka, jeśli nasza postać nie jest dostatecznie silna, także zdaje się... mając chyba... chyba jeśli właśnie nie jesteśmy biegli w walce wręcz, na naszej postaci zostaje odgryzione ucho i wiąże się to ze stratą jednego punktu charyzmy, co jest dosyć paskudną karą. Zatem tak, na razie tego nie będę robić. Także po wygraniu tych wszystkich walk bokserskich dostajemy tytuł. To jest chyba, nie wiem, jakiś tam bokser, czy... w oryginale to był Prize Fighter, nie wiem jak to było. Po polsku, zatem tak. Cóż. I tak, nie jestem pewien, czy ten koleś zainstalował te ulepszenia. Zdaje się, że on nam ulepsza ilość miejsca w bagażniku, co za bardzo mnie interesuje, bo zazwyczaj tak będę starać się upłynąć pieniądze. Okej. Mamy spotkanie z mafiozami. Nie chcą ze mną walczyć, albo jeszcze nie chcą ze mną walczyć, zatem... szanki.
Tak, w okolicach Murano można spotkać kilka gangów. Można spotkać Yakuzę, co jest znów tak bardzo niepasujące. Czy wy naprawdę wyobrażacie sobie, że po setkach lat, po wojnie nuklearnej będzie jakaś Yakuza? I tak ta Yakuza zdaje się jest nawet uzbrojona w Wakazishi. To jest znów jakiś kompletnie odrealnione jak dla mnie. Nawet nie mają... Zdaje się, że raz bodaj napadł mnie właśnie mały oddziałek Yakuzy uzbrojony w Wakazishi i nic więcej. Czy Wakazishi zdaje się kosztują 200 blaszek za sztukę, co? No, sprawia, że są dosyć wartościowym śmieciem. Jednak znów, dosyć kiepską bronią. W każdym razie, mając New Ren z głowy, przynajmniej chwilowo, wracamy do Republiki Nowej Kalifornii i tak, ignorujemy Vika, który cały czas będzie stać na posterunku, bo czemu nie. W okolicach New Rano można mieć pewnego rodzaju spotkania losowe, które sprawia, że Vic dostaje status apatyczności, co sprawia, że nie można z nim w żaden sposób porozmawiać, czy porozmawiać w sensie rozmowy z opcjami. Po prostu mamy cały czas po próbie rozmowy odzywkę, że ma tego wszystkiego dość. I nawet chyba nie atakuje przeciwników. Ten stan właśnie wiąże się z tym spotkaniem losowym w okolicach New Rano. Oraz kiedy go zranimy, nawet przypadkowo podczas walki. I to także dowiedziałem się tego na własnej skórze. Jeśli spróbujemy go leczyć za pomocą na przykład pierwszej pomocy i zranimy, wtedy też Vic po prostu obrazi się na cały świat i na naszą postać. No i cóż, w międzyczasie znów przygotowując się przed tą wielką walką pod koniec tej sesji, wykonuję kilka zadań w Republice Nowej Kalifornii. To jest pierwsze zadanie z nich. Musimy przekonać Jacka, by nie wysadzał elektrowni i tutaj cała z nim rozmowa polega na wciskaniu opcji 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Tyle. Te opcje nigdy się nie zmienią. Musimy zawsze po prostu podążać tym schematem. 1-2, 1-2, 1-2 i tyle. To jest w sumie... super. Chyba nie. Chyba ta rozmowa z... kolesiem, który trzymał za zakładniczkę jedną z tych prostytutek w burdelu w Falloutie 1, chyba była nieco trudniejsza. Ona nie podlegała takiemu trywialnemu schematowi, ponieważ po prostu opcji mieliśmy trochę więcej. Jednak cóż, dostajemy bardzo dużą ilość punktów doświadczenia. Gdybyśmy pomylili się, wtedy Jack po prostu by skończył natychmiastową rozmowę, wtedy by... właściwie nigdy nie doświadczyłem tego, by wysadził elektrownię, groził, że to zrobi. Zawsze po prostu go zabijałem. I wtedy znów mamy opcję powiedzenia do tej babki, która prosi nas o pomoc. Mamy opcję powiedzenia, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wtedy dostajemy chyba nieco mniej punktów, ale cały czas dostajemy od niej te książki, które nam dała teraz. Jednak jeśli powiemy, że było inne rozwiązanie, wtedy się nas obrazi i nasza reputacja w Republice Nowej Kalifornii maleje. Na razie jest całkiem wysoka. No, na dobrym poziomie w każdym razie. Pewnie i tak będziemy burzyszem tłumów, bo zamierzam wykonać tutaj dużo zadań. W każdym razie te główne zadania, które kończą się z korzyścią dla tego miejsca. No i cóż, tutaj mamy pomnik naszego pamiętnego bohatera z części pierwszej. Mieszkańca krypty, który... Czy ja? Nie. Chyba ratując... Teraz się zastanawiam, czy mój bohater, będąc w tym miejscu, bo to tak, Republika Nowej Kalifornii, można zacząć trochę od historii tego miejsca, to w istocie cieniste piaski z części pierwszej, czyli ta maleńka wioska. Chyba to była pierwsza? Zdaje się, była pierwsza wioska, którą odwiedziliśmy w Falloutie 1 i właśnie to była wioska nękana przez gang Kanów. Zaś tutaj spotykamy Tandy, to wiecie, piękność z Fallouta 1.